Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jackass, a to jest Medieval Engineers i to będzie, jakby to powiedzieć, będzie to taki let's play, bardziej taki gameplay. Chodzi o to, że wpadłem dzisiaj na taki pomysł, z nudów sobie siedziałem, odpaliłem sobie gierkę i tak myślę, co bym sobie zbudował. No tak padło akurat na koszary z Gothic 2. I tak po jakimś czasie, jak już tam zacząłem budować, mówię, że coraz lepiej to wychodzi i to wcale nie jest aż takie ciężkie, jakby się to wydawało. To wpadłem na pomysł, żeby zrobić Corinis plus okoliczne tereny, w zależności ile nam się tutaj to zmieści. Bo problem z tym może być, bo te mapy są strasznie małe, albo jak są duże mapy, to strasznie są górzyste. To są akurat równiny, mapa jest takiej średniej wielkości. Miejmy nadzieję, że się przynajmniej samo Corinis zmieści. Dobra, widzę, że się nagrywa, że jest wszystko w porządku. Oczywiście soundtrack z Gothica 3 musi być w tle dla klimatu, lepiej się wtedy pracuje. I tak, to jest sam początek, znaczy w sumie zarys głównie. Tutaj jak to wszystko wygląda, takie trawki, takie duperele. Nie ma tutaj niestety latarni i muszę właśnie korzystać z tych tutaj pochodni. Tutaj z tego co na screenshocie widziałem jest taki koksownik, czy to tam na strzały, taka beczka pseudo chyba tutaj stoi normalnie. Ale ten, dobra. Tu też trzeba będzie bramę zrobić, ona chyba tutaj będzie, w tym miejscu, tak, tutaj będzie ta brama, bo tutaj ten typu sobie stoi, ten co kuszy, uczy szczelania z kuszy. Tutaj oczywiście to miejsce od Peka, tylko kurde, nie jestem pewien, czy to tak wyglądało, że tutaj właśnie jak się wchodziło, to był taki łuk z lewej strony. To nas naprawdę, bo mi się wydawało, że chyba czysty kwadrat był. Chociaż będę musiał zaraz sobie na Google screenshoty posprawdzamy, czemu to jest tak ciemno. Ale tak, bo to jest Direct 11. No. No to tak, to jest ogólnie zarys. Ja też tego screena wrzuciłem na grupę na Facebooku z Gothica Polski. Ale troszeczkę zmienionego i na innej mapie był, bo tamta mapa była troszeczkę... To była ta duża z tymi górami, a tak mówię... Kurde, szkoda czasu, żeby w ogóle ten cały teren równać, te wszystkie góry, co tam mamy. To postanowiłem, że zrobimy to w ten sposób, że po prostu skopiuję strukturę, bo my mamy ją skopiowaną. I zobaczcie, możemy... O! Widzicie, całą strukturę możemy bez potrzeb, znaczy bez problemów wkleić. Ale ja nie będę tego robił. Jak to wywalić? Nie chcę tego. Kurde, muszę tym speaka wyłączyć. Trzeba tym speaka wyłączyć, zapomniałem. O! Tak, teraz mi nic nie będzie hałasować. To tak, patrząc na to, nie ten skrzyń co wrzuciłem, ale patrząc na to co musimy zrobić, mi te skrzynki poznikały, bo tak, bo tutaj, tutaj stoi coś, co coś nam pokrył właśnie tego koksownika tutaj, co widzicie. Tutaj powinny być skrzynki, jednak one się mi nie skopiowały wcześniej, to się da chyba otworzyć, nie? Jak to się na T używało? Na T? Chyba tak, na T się to powinno użyć, ale się to nie otwiera. Tutaj też jakieś beczki, jakieś skrzynki tu stoją, tu stoi taki wóz. Tylko się zastanawiam, czy czasem tutaj to nie jest za wąskie, ale chyba to jest... Bo to z przodu, tu, ten cały taki, że tak powiem, ta ścieżka, ten plac taki, tutaj jest taki dosyć szeroki. Tutaj się tak troszeczkę, taki wąższy jest, z lewej i z prawej strony. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tutaj potem jest, z tej strony będzie taki... Tutaj potem będzie ta ścieżka, tak, on, te całe obwarowania tu. Tam już potem są skały i z mur za końcem miasta, bo tam już potem są te kanały. Przedsięwzięcie dosyć, bym powiedział, trudne. To tak, nie wiem czy właśnie też, nie umiem kurde znaleźć na internecie, mi się nie chce Gothica odpalać, by sobie screenshoty porobić, chociaż powinienem to zrobić. Tutaj, w sensie, czy dobrze zrobiłem te więzienia, inaczej się tego nie da rozwiązać, zrobiłem tak, że to są pseudo te dźwignie, które przesuwają właśnie tymi drzwiami, żeby, mimo że to jest drewniane, ale powiedzmy, że tutaj ci więźniowie będą upośledzeni i nie będą widzieli, że się drewno da takie w dodatku cienkie wykopać. Choćby w tych niektórych blokach takie są drzwi z piwnicy. Mamy tutaj te trzy więzienia, te jedno takie jest mniejsze, niestety tak to właśnie wychodzi tutaj na kratki. Tutaj będzie biuro Lorda Hagena. Tylko nie mam... co to jest? A, bushes. Nie mam tutaj... właśnie takiego, jak to się nazywa?
To, co się przy tym stoi. Zapomniałem tej nazwy. A to się jakoś tak nazywało. Ale patrzcie, bo tutaj przy tym, przy koszarach. Przy koszarach jest coś takiego jak. Właśnie to. Tak, gdzie stoi ten bard, co mawia. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. I on stoi sobie na. Coś. Blank Tower Empty. Czy to nie jest czasem. Na coś, coś podobnego do tego. Ej, serio, teraz jak tu gram, nie? I tu usłyszałem tą, ten soundtrack, to kurde, gdzie tu jakieś zwierzę mnie coś atakuje. Niezła faza. Da się, da radę to wklepać? Nie da radę, to byśmy musieli to zrobić. Bo to stoi tak lekko na ukosie. A byśmy to zrobili tak, że obrócimy sobie to, bo to stoi tak lekko na ukosie i to stoi przy trzeciej, czyli tutaj gdzieś. Teraz byśmy zmienili to. Nie, to się to obraca. Nie wszystko się da odwzorować tak, jak byśmy chcieli, ale możemy spróbować, żeby wywalić to, co tu jest. Żeby po prostu wiecie. Nie to. Nie tak, nie tak. W sumie jak stawiam w tym trybie, to się to może rozwalić w każdej chwili. Nie no. Będzie to trzeba ogarnąć inaczej. Nie, nie ten, tylko mi chodzi o ten kobel. O, bruk. Bruk. Gdzie jest bruk? Był wcześniej. Jest. Tak. Niestety lepszej tej... To jedynie co znalazłem to dodatkowe tekstury właśnie tych wokseli. Lepszych nie udało mi się znaleźć, no ale jakoś sobie z tym poradzimy. Bo jak, bo w kurni są takie... Takie mieszane właśnie tutaj... z tym, z mchem pomiędzy, ale takich nie ma. Chyba, że da się jakoś do warsztatu dodać. Jeśli ogarnę w jakiś sposób, to tekstury idzie zawsze zmienić. Trochę za głośno jest ten soundtrack. Tak powinien być w porządku. Nie wiem właśnie, jak ogarnąć to. Gdzie to jest? Ten screenshot tu jest. Ciężkie to będzie. Bo to by się zrobiło w sensie w taki sposób, do tego się dodało to na górę i takie są takie pseudo schody, nie? Takie, co to jest? Cox Edge, Corner, Cog. A to są takie te, ale kurde. Jakby to rozwiązać, jest coś takiego jak takie schody, ale nie bardzo by mi to pasowało. Zaokrąglona drewniana podłoga. Nie, nie, nie. Dach też nie słomiany bardzo. Bo to jest taka kładka drewniana, taka pochyła. Nie wszystko jednak da się, widzicie, rozwiązać w taki właśnie sposób. A jakbyśmy... Czekaj. Jakbyśmy zrobili jakiś... Bo te podłogi czasami da się robić tak, że... Jeśli wybierzemy sobie tą magiczną podłogę, damy sobie tutaj... Tak, i wybierzemy ten tryb J, czyli, o wiecie, dawanie takie luźne. Czy to się zapada przede wszystkim? Zapada się. Czyli to by nie było wtedy stabilne. Byśmy w sensie tutaj tak rzucili. Coś by musiało być też pod spodem. Tutaj ogólnie też jest tak. Zacznijmy od samego słupka. Drewno, okrągłe drewno. To jest kanciate, więc musi być kanciate. Dobrze, to jest obrócone? Źle to jest obrócone. I to jest tutaj w tym rogu, tak? To jest w tym rogu. W tym rogu oczywiście. Takie wyższe, bo to jest trochę wyższe od postaci. Ale nie aż takie wysokie. Ta szubienica zacna. I teraz to trzeba obrócić, tak? Nie może to być tekstura, bo to brzydko wygląda. What? Ale mam zasięg. I są też chyba poprzeczki takie, co wiecie, co by szło to.
Nie ta strona. Czekajcie, ustawienia. Opcje, bo tu chyba jest... Tu? Da się? Nie da się. Kurde, bo mi to się zapada i to jest niefajne. Będę musiał wyłączyć ogólnie fizykę całą, żeby tutaj mi nic się takiego nie działo. To nie jest na całym, mniej więcej tak to wygląda. I taka poprzeczka, to jest ta poprzeczka. Tak. No to by musiało być troszeczkę dłuższe z tej strony. Ciężarek. Na upartego poszłoby. Tylko dlaczego, czy nie da się właśnie krótszej tej zrobić? Jakby to się dało zrobić krótsze? A, jest dłuższe. Dłuższe, krótsze. Nie da się tego opakować. No to trzeba zrobić to tak. No i mamy tą pseudoszubienicę. A powiedzmy sobie, że... Jak to zrobić, ja sobie to jeszcze ogarnę, bo jeszcze całkowitej fizyki tej gry jeszcze nie ogarnąłem tak do końca, bo... Już od roku tą grę mam, a zamiast, wiecie, się pobawić, to tak troszeczkę sobie... Poleciałem w lamusa, to czyli to byśmy mieli. Możemy nawet sobie, patrzcie, możemy sobie nawet postawić... Bota. Ty typie, idź stąd. W ogóle jakoś się wywalało te boty. Pod zero? Jakoś się wywalało, nie wiem jak. Bo tutaj nie ma w ogóle opcji, żeby wywalić tego bota. Nie wiem jak go wywalić. Nieważne, dobra, załóżmy, że to jest ten Bart. To mówi, słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Kurni są po niebie czerwone, ale abstrahując od tego, dobra. Będziemy się powinni tymi koszarami zająć tutaj. Bo to wygląda tak, że tu się potem kończy. Ten korytarz zrobimy na tej samej szerokości co ten, bo one powinny być dokładnie te same, bo stąd idzie taka ścieżka, tu, w tą stronę i tu idzie taka ścieżka. Stąd idzie w stronę drzwi Hagena. Czyli tak, to byśmy musieli bloczki dodać. Bloczki mamy tutaj. Stąd i stąd. Tam na razie tyle, tak do przodu. Zawsze idzie usunąć. Dobra, i tu powinna być przerwa, tak? Tu powinna być przerwa. Mnie interesują teraz ściany. Tak, czekajcie, bo to jest do wewnątrz budowane, dobra. W tą stronę poproszę ścianę, o. Tak. Tu nie ma żadnych okien, nie ma żadnych okien, dobra. To ogólnie się potem wykończę, bo tutaj zrobiłem tak, że taki sufit tutaj jest, jak się wchodzi. Tutaj w ogóle nie ma dostępu, w razie czego zawsze idzie jakieś poprawki wprowadzić, jakby coś było zrobione źle. Jeszcze sobie dopatrzę, jak tutaj właśnie od tego peka to wygląda, jak on sobie, jak go tutaj nie ma, a potem sobie w burdelu siedzi, to... Też to dokładnie, te położenie pochodni też się ogarnie, to no problemo. I ta strona, pyk, pyk. Nie wiem, czy to jest symetryczne wszystko, że wiecie, że tutaj... Nie, właśnie, czy tu jest symetryczne, czy ta odległość z tą są symetryczne. To wszystko idzie sprawdzić, w razie czego idzie jakieś poprawki wprowadzić. Pyk, pyk, pyk. No i mniej więcej mamy jako taki zarys. I tu jest, czekajcie, tu pamiętam, tu jest wejście i tu są te sypialnie całe. Tu. Nie wiem, czy z tej strony chyba też jest wejście. Kurde, całą pamięć mam, bo tutaj rzadko się łaziło w te rejony. Tutaj zawsze miał do Hagena zadanie i psz, idziemy dalej. Tutaj też oczywiście trzeba dodać. Nie wiem ile, dodamy trochę więcej, zawsze idzie usunąć. Czekajcie, bo tak, z tamtej strony... Mamy to równe praktycznie, nie? To się do Cape Town wchodziła ta muzyka. To mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery...
4, 5, 6, a tutaj raz, 2, 3, 4, 5, czyli jeszcze jedna powinna być z tego co widzę, tak. I ta cela by była na 3 kratki, tak? I wtedy Hagen będzie miał więcej miejsca, dobrze. Czyli jedna kratka plus 3. Plus 3, mianowicie jeszcze tą ścieżkę trzeba liczyć. Ten taras taki. O. Sherman sobie stoi, dalej on powinien mówić, słuchajcie, słuchajcie mieszkańcy Corinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Kowal Bennett zostaje zwolniony. Czy to dobra, w sensie będzie dobry wymiar, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to będzie za mały wymiar. Mhm. To jest większe z tej strony. Czyli mi wymiar nie wypasił, coś źle policzyłem. A no tak. Tu zrobiłem to, że tak powiem, więcej tego, przestrzeni zostawiłem. Oj. To jest równoległe? Czy to jest równoległe? Tak, to jest równoległe, czyli... Kurde no. To średnio podchodzi. To jest równoległe tutaj, to byśmy to musieli zrobić tak, że... Nie wiem, czy z tej właśnie strony zabrać i dać tu. Czy z tą stronę... Ten... Nie, z tej nie będziemy skracać. Bo tu możemy zawsze dobudować, a tam już zrobiłem te mury w miarę. Zrobimy tak, że tutaj przedłużymy. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Oj, trochę mi się za dużo usunął, ale ciu, nikt nie widział. Czekajcie, bo tutaj jest normalnie dwa raz, dwa w tą stronę, tak? Do środka budowałem? Tak, do środka budowałem ściany. To raz, dwa i tu. Teraz dwa, drzwi od Mistera Hagena. I ściana. Okej, teraz myślę, że powinno być w porządku, chociaż... Tak to się prezentuje, coś w jakiś wewnątrz może mam, coś jak wewnątrz koszar to wygląda. To jak i z Minecraftem się pokazują koszary. W środku to wygląda tak. Czyli z tego co widzę na tym screenshocie, bo my wchodzimy... Czekajcie, my wchodzimy sobie stąd i mam screenshota zrobionego z tego miejsca. Czyli tak, jest wejście do Hagena, tu w rogu jest jedno wejście, tu jest drugie wejście. A tutaj sobie trenują na środku. Czyli mniej więcej od Hagena ta odległość muszą być te same, tak? I wtedy tutaj powinny być drzwi. Powinny być drzwi. Drzwi powinny być, nie wiem dokładnie, czy na końcu tutaj. Nie jestem pewien. Czy idealnie tak, czy one są kratkę dalej? To zresztą jest małe piwo do zrobienia. Jest to w miarę kwadratowe. Taki bardziej prostokąt to jest, bo tutaj mamy mniej niż tu. Ale powiem szczerze, że tragedii nie ma. Tak, bo Hagen ma tak i z tego co wiem, to od razu się ściana kończy tu, od Hagena. Bo tam więcej nie ma. Hagen, obrońca wszechświata. Dobra. Zaczyna to coś przypominać. Chociaż mi się najbardziej podoba motyw z tymi schodami tam. Nie ta strona, pyk. I tu będzie dach. To tak, pierw sobie zrobimy dach, żeby mieć już jako taki zarys. A pytanie właśnie, czy te koszary mają takie dachy, wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi dokładnie o to, o te okna. Czy tu coś jest takiego fajnego? Nie ma. Jest jedynie na tej wieży, bo tutaj też taka wieża nad Hagenem jest taka nadbudowa, taka pseudowieżyczka, którą sobie też zrobimy, ale pierw zamalujemy to dachem. Powiedzmy sobie, że zamalujemy to dachem. Zamalujemy, fajne słowo. Zamalujemy sobie to dachem, nie to. Ta strona, ok. I tu będzie drugi potrzebny taki narożnik. Dym. Jeszcze sobie w te wymiary. Nie no, ja będę musiał, wiecie, będę musiał wziąć i wejść do Gotika. Ale oczywiście nie teraz.
Tylko poza nagraniami, to też trzeba będzie wywalić, bo to źle jest zrobione, nie ten wymiar. Poza nagraniami będę musiał też pogrzebać i sobie popatrzeć, jak to wygląda. Screenshoty sobie porobię, będzie mi łatwiej ogólnie całość tutaj ogarnąć. No takie bez przygotowania, ze screenshotami z internetu. Takie średnie są te screenshoty. Pokazujące tylko, wiecie, ogół, nie pokazujące normalnie całości. Przetrafić chociaż z jednym. Tym dachem. Pyk, pyk. Pyk. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Rum. No i znowu nie trafiłem. No to jest po prostu... No. Szarman, nie nudzisz się tam. Dalej opowiadasz ludziom. Dalej opowiada. Dobry z ciebie człowiek. Nie ta strona, ta. Świat Gothic został zapisany. I mnie interesuje nie to, nawet co półokrągłe dachy. Taki czubek, kurde, ale martwi mnie, że nie ma takiej kopuły, wiecie. Takiej typowej kopuły, tam gdzie sobie stoi ten. Ziom, jak mu szło? Watras. Tam gdzie sobie ziom Watras stoi, o. Mamy, że tak powiem, odachowane to, tak mniej więcej. Tak, wchodząc stąd. Troszkę już czuć klimat, chociaż te tektury i DirectX 11, który działa tak, że jeśli się nie patrzymy na ciemno, to się wyciemnia. Ale że to teraz dziwnie powiedział. I z tamtej strony to też jest tak, że tutaj mamy to, ten sam wymiar. Czyli to jest kratek, jaka to jest szerokość? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na cztery kratki trzeba zbudować mury. Tak, i to ktoś tam wtapia. Raz, dwa, trzy, cztery. Obracamy sobie ścianę. Pyk, pyk, pyk. Przytrzymać i jedziemy do końca. Jak torpeda. Nie wiem, czy wcześniej wyliczyłem długość tego muru, ale mi to, no, mi to wyszło idealnie. Nie wiem, jak tutaj od środka to wygląda. Nie jestem pewien, naprawdę. Może być tak, że tutaj w ogóle nie ma tych zawijasów, ale możliwe, że są te takie naroża. Dobra, sobie to kończymy dachy, bo to jest w sumie, że tak powiem, dosyć ważna rzecz, bo wtedy już będę miał pewny, że tak powiem, zarys. Znowu mi jakieś potwory gonią. Znowu mnie gonią potwory. Tu, tu, tu. Pyk, pyk, pyk. Tak, i to będzie naroże. To też będzie naroże. Czemu ja się tak bawię w ogóle? Powie mi ktoś. Zamiast sobie zrobić tak. Ja sobie chyba lubię utrudniać życie, wiecie? Zamiast sobie właśnie zrobić w ten sposób. No, 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 dociągnij mi do tego. Dociągnij ładnie, dziękuję. Niestety na niektórych miejscach trzeba tak. I tu będzie środek. Trzeba to w ten sposób chapnąć. No, chodź tu, o. Zajebiście. Teraz do tego. Czemu podwójny dach? Te, czemu podwójny, potrójny? Nie, 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 tak się nie bawimy. Czemu mi to zrobiło takie? Dziwne, dziwne to. Co się w ogóle stało z tym? Nie rozumiem tego. No coś się zbugowało z tym dachem. Jakbyśmy teraz tu wklepali... No, czemu tam budujesz? Jakbyśmy teraz wklepali... Co się zbugowało z tym dolnym? Tak, te dolne mi się zbugowały. Te kilka tych dolnych. Czemu to się w górę w ogóle buduje? Chcę tutaj na dole. O, i tak się powinno to zbudować od razu, od samego początku. Tutaj, tak, tutaj to ogarniemy.
Ona się przyzwyczaja do tego robienia całego. To też jest chyba nutka Escape Dan, nie? Jeśli się nie mylę. Ogólnie mi się ta nutka z buntownikami kojarzy. Dobra, tutaj mamy naroża. Już to zaczyna przypominać te koszary tak z góry. Pyk, pyk. Ten naróż oczywiście sobie dam na samym końcu, nie ma co teraz tego robić. Pyk, dobra. Teraz naroża. Jedno. Drugie. Pierw te zewnętrzne, potem wewnętrzne. Pyk. Pyk i teraz te wewnętrzne. Tu są. Tak to chyba trzeba będzie w ten sposób zrobić. Zajebiście. Dobra, zajebiście, mamy tak skończony. Tu trzeba będzie poprawić, widzicie, bo mi dachówki urwało. Znowu coś się zepsuło. Czas zobaczymy, czy to jest wina tego. Te więzienie. Magiczne więzienie. Dobra, mamy naprawiony dach, tak? Czy mi się te tutaj nie wczytały dachówki? Są dachówki, dobra. Czy tak dziwnie wygląda, choć były zbugowane, nie? Znaczy w inną stronę są. Te dachówki, te wykończeniowe takie. Dobra, mamy już zarys. Ile w ogóle nagranie trwa? Ja w ogóle tego nie patrzę, ile trwa nagranie. 27 minut. Dam radę, jeszcze nie ma tak źle. Dobra. Czyli mamy zarys, oczywiście koszar. Czy to wygląda jak koszary? Nie wiem, mam nadzieję, że to wygląda jak koszary. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak to wygląda, jeśli się... Tutaj chyba powinny być takie beczki z takimi mieczami wsadzonymi, tak? To chyba były takie beczki. Ale ten koksownik też nie wygląda źle. Wchodzimy i tutaj sobie walczą. W ogóle... czekajcie, ludzie, bo się da zrobić coś takiego, że da się ustawić mgłę. Możemy ustawić godzinę, czyli ustawimy na przykład godzinę 20. Gęstość mgły, tylko ustawimy taką... Może tak? Wchodzimy do koszar. Tutaj oczywiście będzie Hagen sobie rezydował. Tutaj te wszystkie duperle się pododaje. A! Ścian nie zrobiłem. Nie wiem, jak tutaj czekać. Tutaj miałem gdzieś w ogóle, jak wygląda już w środku Hagena. Hagen, gdzie żeś jest? Kajmosz ten swój środek. Tak, z tym u Hagena to są, tutaj nie mają pochodni, tylko mają takie lampy, czyli przy wejściu Hagen ma dwie lampy. Jakie są te pochodnie? To są te pochodnie, bo już jest trochę ciemno. He. On ma takie dwie lampy tu przy wejściu. Czemu to mi się tak obróciło brzydko? Te. Przy wejściu. O. Hagen ma takie coś w środku. I oni mają wszędzie sufit, czyli oni mają na tym poziomie sufit. Czyli tutaj jest coś takiego, nie widać tych dachów w ogóle. Oni mają... Jest coś zrobione, coś takiego. Tak jest zrobione w gotiku, bez tych dachów. Jest taka dziwna posadzka u góry. Tyle, że mi to nie za bardzo pasuje, a to mi nie pasuje z racji na to, iż że ponieważ jest to za nisko. Zdecydowanie jest to za nisko.
paszowłon mi z tym. I coś innego trzeba będzie wykombinować. Mógłbym zrobić oczywiście teraz te koszary wyższe. Tak, ale jak je zrobię wyższe... To... Shit! Co mi spadło? Mechanizm mi spadł. Sorry, mechanizm. Oj, nawet drzwi tu stoją. Fajnie, tylko to się wywala za pomocą tego. Trzeba patrzeć, które się bloki usuwa. No, znowu nie ten blok. Nie ten blok, znowu, że mu usuną nie te bloki. Dobra, na razie to olejemy. Jakbym zrobił to wyżej, czyli w sensie tu. Tyle, że dalej jest to za nisko. Ale w sumie co innego ogarnąć? Ja bym, wiecie, ja bym to zostawił tak, żeby nie robił tego, bo tam jest zrobione, że normalnie struktura sufitu jest taka i macie taki prosty sufit. A ja bym zostawił to w takim stanie, jakim jest, bo to nie wygląda źle, a mniej więcej wysokościowo też by pasowało. Teraz niepotrzebnie... Właśnie... Oj... Trzeba pamiętać, żeby nie robić takich rzeczy, bo cała masa poprawek jest. Zmienimy sobie ten czas. Na 10:48, inne oświetlenie jest. Słabiutko. To są oczywiście koncepcje, to jest jeszcze, wiecie, do wypaczenia, bo nie wszystko da się zrobić jeden do jednego. Nie wszystko da się zrobić jeden do jednego. Pyk, 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 no i jest, no. Bo tak. To by normalnie powinno być wysokości, myślę, że takiej. Takiej wysokości, dopiero do tego powinien być dodany dach. Ale jeśli do tego w tym momencie damy dach, to będzie wyglądała kupa, bo to nie będzie w ogóle pasowało. Więc... Po prostu... Zostawimy to tak jak jest, bo nic innego nie wymyślimy. Chyba, że znajdę jakiś inny sposób na to. Nie ten dach, ten dach. Trzeba zobaczyć, bo jak będzie deszcz padał, to co? Nam tu napada do środka i Hagena zaleje. I potem będzie gadka. O, Hagenie! I tu już ścianki mi zabrakło. Okej, okay, dobra. Jeśli, znaczy zobaczę, tak, czy jeszcze gdzieś w warsztacie może są inne kolory dachów, jakby... dało się tutaj kolorować bloki innymi, że tak powiem, odcieniami, to by to było zajebiste, bo wtedy odwzorowanie by było jak najbardziej dobre. I tak, jak tutaj się wchodzi do Hagena, to mniej więcej, nie wiem, taka odległość jest... taka? To powinny być te drzwi, pyk i pyk. I tutaj powinno być te duże wejście, nie to co tam jest. Znaczy ono w sumie trochę mniejsze jest niż to wejściowe, to spróbujemy dać to pod szóstką, to wejście. Ale no tak, no to mniej więcej tak wygląda, że jest to wejście. Że wchodzimy do tego więzienia. Tutaj oczywiście mi brakuje tego jednego więzienia w tym miejscu, jeśli je doda oczywiście. I tak, tutaj jest to więzienie, tutaj oczywiście ten ziomek sobie siedzi za biurkiem. Nie wchodzi tutaj nie przeszkadzać więźniom, czy cokolwiek on tam sobie gada. Tak. Tak, i wejście, które stosowałem, te duże wejście stosowałem do celi. Tak, tutaj mi oczywiście dachu zabrakło, zapomniałem o tym. Tak, trochę łyso bez tego dachu. Lepiej sobie ten dach zrobić. Lepiej sobie ten dach zrobić. O! Już mniej więcej klimacik jest większy. Nie mam tu nic takiego, co bym mógł dać Hagenowi jako, wiecie... Jako właśnie to coś. Ale jest pomysł, bo... Ja sobie mogę przygotować takie bloczki. Bo mamy tutaj takie, na przykład, te, tak widzieliście, drewno, nie? To, co oczywiście nie było normalnie takiej szubienicy, ale jest takie drewno, więc mógłbym za pomocą takiego drewna zrobić taki kontuar? Nie, to nie jest kontuar, to jest w sklepie. Taka lada. Jak się to nazywa?
A to jest oczywiście taka biblioteczka, ale chodzi, że to u Hagena to wygląda, choćby to była taka mównica. Nie wiem, czy to mównica, czy to jakąś to inną nazwę ma. I ładnie to z tymi dachami tak wygląda. Tutaj się oczywiście zrobi ściankę. Tutaj też się zrobi ściankę, to w sumie teraz zrobimy tą ściankę. To jest tak, tak i same trójkąty. Trójkąciki. Nie. Nie ten. O. Pyk. Pyk. Trzeba wrócić. Nie ta strona. O. O, zobaczcie, jakby to mniej więcej tak wyglądało. Nie wygląda to źle, nie? Oczywiście Hagen sobie siedzi, jest ładne zadaszenie. Z tej strony się to samo oczywiście zrobi. Tak, i reszta trójkąciki. Tylko się tu coraz ciemniej robi. I ten dach prześwituje. Nie, trzeba obrócić. Obróć mi to. O. Ciemno tu jest, coraz ciemniej. Dobrze się to ustawiło? Źle, gdzie to się tam zbudowało? Nic nie widzę. Tam się gdzieś to dalej. A to powinno być tutaj, czy się to tutaj nie postawi, tak? Nie. Trzeba to obrócić. O. Co to jest? Co to w ogóle jest? Czemu to się tu nie chce postawić? Aha! Kurde! To trzeba będzie to zrobić tak. Wywalić te bloczki, oczywiście dachy mi się też usuną, bo zamiast się pojedynczo te bloki usuwać, to mi się też całym dachem usuwa. Czyli trzeba tą ścianę będzie rozwiązać inaczej. Ciemno tu jest. Dać mi tu jakieś pochodnie naziemne. Tak, oczywiście musiałem wszystko pousuwać. Jak ja to lubię robić. Pyk. Pyk i pyk. No i tak. Mimo to jest ciemno. Chociaż te pochodnie tam troszeczkę coś dawają. Hi, ciemno to przyjemno. Dobra. Czyli nie mogę tego postawić na tej linii. Czyli bym musiał zrobić tak. A tak by to wypaliło, jakbym to tutaj postawił. To jest właśnie, czy o to chodzi, że to tak nie może być? Chyba o to chodzi, że to tak nie może być. To też tutaj nie pasuje właśnie, z tej strony. Bo to jest... Czyli tak powinno być, ale nie ta strona, o. Czyli tak da... Dobra, to tak zrobimy. Jak tak da radę, to... To tak zrobimy. No, trudno, nic lepszego nie wymyślimy, no nic nie poradzę. Czy to będzie wyglądać tak... Nie tak jak chciałem. Przebolejemy to, że tutaj jest, wiecie, taki ten, chyba że da się dodać takie skośne, tak sfazować to, ale chyba widzę, że nie za bardzo jest tutaj coś takiego, żeby to szło tak zrobić, tak bym chciał. Na roże skosu kamiennego coś tam, może to jest to? A nie, dobra, to nie, bo to są te, dobra, nieważne. Czyli no, praktycznie mamy już samą zabudowę. Tu oczywiście pododawać te wszystkie rzeczy, tu jest to przejście, potem będzie to zabudowane tutaj sufitem, tak z tamtej strony. Bo taka dziura właśnie tam, jakbyście to widzieli bez tego, wyglądała niefajnie, ale teraz tak jak jest, dla mnie miód, nie wiem jak dla was. Dobra ludzie, to będzie tyle jeśli chodzi o ten materiał, nie będę za bardzo go przeciągał, mam nadzieję, że wam się podobało, napiszcie w komentarzach co myślicie o takiego rodzaju właśnie serii, takiej lightowej oczywiście serii, żeby sobie pobudować. Dla mnie to jest oczywiście ciekawe, ja się przy tym dobrze bawię i tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.